Dzisiaj będzie coś dla tych, którym dobra muzyka zdecydowanie nie jest obojętna. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj będziemy mówić o Jamesie Brownie. Film biograficzny pod tytułem Get On Up. Film przybliża nam postać Jamesa Browna, krótko mówiąc. Nie będę wchodził w szczegóły, co, gdzie, jak doszedł do kariery oczywiście. Matka go zostawiła, odeszła z domu, ojciec gdzieś tam w ogóle też go zostawił u ciotki. Ciotka, która prowadziła burdel, w ogóle świetna sprawa. On był nie tyle zmuszony, co zachęcony, żeby sprowadzać tutaj żołnierzy chętnym. Macie sprowadzić, że dostaniesz kilka dolarów. Kupił sobie za kilka dolarów buty, to i tamto i w ogóle. Był w więzieniu i tak dalej, ale tak, film jest zrobiony w sposób nieszablonowy, ponieważ skacze z przodu do tyłu z przodu, 5 lat do tyłu, 18 do przodu i tak dalej, nie mówiąc o tym. Na początku oczywiście powie, są napisy, że powiedzmy to jest rok tam, no załóżmy 70, potem idziemy gdzieś dalej, jak wracamy do tego 70, to już nie ma powiedziane co, gdzie i jak. I to jest fajne. Dodatkowo, co mi się podoba, zwolnienie przyspieszenia. Jest to tak zrobione, że rzeczywiście jest potrzebne i w ogóle nie przeszkadza. Oraz, co mi się bardzo podoba, są oryginalne wykonania piosenek Jamesa Browna. To znaczy, główny bohater tylko... A James Brown sobie śpiewa. I to w sumie... Nie, jeszcze nie, jeszcze Dan Aykroyd się pojawia. Dan Aykroyd zawsze dobry, zawsze świetny, zawsze zawodowy. I właśnie to są wszystkie plusy tego filmu. Dobra muzyka. Dan Aykroyd, montaż. Czemu? Ponieważ James Brown no nie ma mocy. Jest bez charyzmy. Taki siedzi, taki... Ja sobie wyobrażałem, zresztą widziałem kilka filmów z Jamesem Brownem, chociażby Blues Brothers 1 i 2 wystarczy, ale kilka innych rzeczy i kilka innych wywiadów z nim. I zawsze James Brown miał moc. Zawsze tam było coś, co się działo. A tutaj, no fakt, rzeczywiście te wszystkie jego przyruchy, wszystkie ta mimika i tak dalej zgadza się. Aczkolwiek jak popatrzyłem na charakteryzację, jaką ma zrobić nam James Brown już powiedzmy ileś tam lat później, no to mówię, ja pierniczę, no to ja biorę plastelinę i ja robię w tym momencie lepszą. Bodajże u Szymona Majewskiego był broda i robił tam jakieś takie dziwne... no właśnie tak wygląda James Brown. Koszmarnie, no ja nie wiem kto to zrobił, ale po prostu spieprzył robotę. Nie miał było z budżetem, może był maluśki, może go nie było w ogóle. Ponieważ film od premiery, która była ponad 4 miesiące temu, zarobił tylko 32 miliony dolarów. Mówię tylko, no było to super w ogóle, bo to byłoby prawie 100 milionów złotych. Ale film jest o królu Rhythm and Bluesa. Występuje m.in. inny znany fan tej muzyki, fan muzyki bluesowej, Dan Aykroyd, który przecież wystąpił w Blues Brothers 1 i 2. I film nie robi kasy. No. Informacji o budżecie nie mam, bo nie wiem ile film kosztował. Na IMDb ani na box office nie ma nic w ten sposób. Czasami wytwórnie nie podają, żeby się nie skompromitować, że wpuściły film i okazało się, że był bublem. I jak dla mnie jest to jeden z wielkich przegranych tego roku. Nie powiem specjalnie, że akurat na ten film czekałem, bo dobrze wiecie, że nie, bo lista moja była całkowicie inna, całkowicie innych filmów poszukiwałem w tym roku, ale ten film jest słaby. 4 na 10 tylko i wyłącznie. I no niestety pewnie znajdzie się na liście filmów, które odradzam, bo moc jest, kiedy jest muzyka. Moc jest, kiedy słyszymy głos Jamesa Browna. A kiedy to wszystko opada, kiedy emocje już opadną, jak śpiewał Perfect, dostajemy jakiegoś faceta, który próbuje naśladować króla. A naśladować, to tak jak w reklamie, prawie jak król. Prawie. Robi wielką różnicę. Jeżeli myślicie, że film był dobry i niesłusznie go pojechałem, napiszcie mi o tym. Może mam rację ja, może macie rację wy. O gustach się nie dyskutuje, prawda? Różnie bywa. Aczkolwiek nie można dyskutować o tym, że to jest klasyk. Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem, Arnoldem Gubernatorem, Terminatorem, Schwarzenquakerem. Co zrobić? Wchodzicie na Facebooka i trzeba polubić tą recenzję. Wszystko. Zadanie lekkie, łatwe, proste. Do wygrania ten film w piątek. Nie, z tej strony. W piątek ogłoszenie wyników. Także zapraszam do konkursu. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia, podzielenia się i tak dalej. 4 tutaj będą zaraz pozostałe recenzje. Obejrzyjcie sobie. No cóż, my widzimy się już niedługo. Cześć.